Hej, yo, witajcie ludziska, ja jestem Brawl i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w TF2. W poprzednim odcinku udało nam się zabić żniwiarza, wzięliśmy książkę, zanieśliśmy ją do Cesary, dlatego że nie mogliśmy jej od tej książki odczytać. No i to jest koniec, zadanie wykonane, no i będziemy musieli zająć się czymś innym. Tylko teraz dokładnie nie wiem, do końca nie wiem czym, tu wykonane. Rozdział pierwszy, Pustynna Brama, o, zobaczymy co to jest w ogóle. Chwila. Aha, już rozumiem to zadanie. Gdy byliśmy w tym mieście, to nie mogliśmy się dostać dalej, czyli do Hatmandoru, ponieważ brama była zamknięta, a nie znaliśmy kolejnego przejścia. No i była jeszcze Pustynna Brama, czyli druga opcja na dostanie się do Hatmandoru, ale my użyliśmy bramy, która nam się otworzyła po pokazaniu fałszywego Glejta, czy Glejtu. Dobra, nieważne. I teraz zobaczymy, co się stanie, jak przejdę właśnie sobie przez tą pustynną bramę. Czy coś się w ogóle zmieni, czy nie? Czekajcie, bo tutaj teleport. A czemu ten teleport nie działa? Aha, działa, dobra. Czyli po prostu to trochę źle zrobiłem. Okej. No co jest? Czemu nie użyło? Co to się stało? Hello? Okej. Pykło. Ten odcinek pojawi się dopiero jutro, czyli w piątek, czyli to będzie święto. Dobra. Czy mi to zadanie zaliczy i czy pojawi się kolejna część zadania, czy nie? Czekajcie, nie w tą stronę w ogóle. Tu do Grabarza poszedłem. Źle. Okej, tutaj mamy to przejście, ale mi się wydaje, że ja tędy przechodziłem już. Takie przyczucia mam. Znalazłem wejście na ścieżkę przemytników, albo tego nie zrobiłem jeszcze jednak. Czekajcie. Tylko czemu nie żyją te stworki tutaj? Przecież ja je pozabijałem. Nie wiem jak to się stało. Że mi tego zadania nie zaliczyło, skoro tędy przychodziłem. Okej. Przedostałem się przez bramę, czyli misja została wykonana. I dostaliśmy kolejny poziom! 24. A nie, myślałem, dobra. Co teraz wykonamy sobie? Momento. Pyk. Gildia nekromantów. Gildia wojowników. Tu nic nie ma. Gildia kupców. Gildia złodziei. Hatmandor. Ludziska, tak szczerze powiedziawszy, to już nie wiem, jakim zadaniem mam się zająć. Wszystko wykonałem. Niestety. Co to? Cholera jasna wie, co mam zrobić teraz. Grobowiec arcykapłana. Może bym to zadanie sobie w końcu wykonał, ale niestety to... Czekajcie. Momento. Aha, to jest prolog. Boże, ja to już wykonałem. Tak mi się wydaje. Ha, fuck. Prolog. Pana to zrobiłem, ale snora. Tutaj tych zadań się w ogóle nie opłaca wykonywać. Rozdział pierwszy. No cóż, to pójdziemy sobie do tego arcykapłana znowu. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zabije, jak to było przedtem. Znaczy, mnie nie zabili, tylko że po prostu musiałem uciekać, bo nie mieliśmy antidotum. Tego antidotum jeszcze w tych cholernych miastach nie ma i to mnie właśnie denerwuje. Okej. Okay. Gin. Dobra, lecimy dalej. Ga! Nie mówcie, że nie wziąłem jeszcze... nic do leczenia. Hello? Aha, dobra, bo to się na N leczy. Boże, mi się pomyliło z Kingdoms of Amalur Reckoning, gdzie tam się leczyło na R albo na E nawet. Dobra, nieważne. Przydałaby się jakaś pochodnia. Pochodnia. Chyba żadnej nie mam jeszcze. A nie, jednak mam, okej. Okay. Na całe szczęście mam. Oby to zadanie poszło gładko, że tak powiem. Już mniej więcej pamiętam drogę. Okej. Okay. Zapiszemy grę. Uuu, no i mamy do czynienia z tym ścierwem. Wow, ale to już nie jest takie trudne, to już pada na ciosa. Dobra.
Jak widać, już mnie tak nie zatruwają, jak to było przedtem. Na całe szczęście, ale fajne zbroje mają, no kurna. Podobają mi się. Ale niestety mogę sobie o tym pomarzyć. Gin! Kto jeszcze? A, tutaj. Okej. Okay. No i chyba to wszystko, tak? Na to wygląda. Dobra. Teraz sobie to ścierło przeszukamy. Okej. Okay. Tutaj nic. I co my tutaj mamy? Kurde, nic. Wow, kolejna część. Gin, dziękuję. Wow, ten mak już troszkę był mocniejszy, ale zginął już. I chyba to już nikogo nie ma, na całe szczęście. Dobra. Czy coś tu jeszcze mam zrobić? Momento, bo się trochę pogubiłem. Chyba znalazłem główną komnatę labiryntu. Muszę zbadać to miejsce i poszukać wskazówek, co tu się dzieje. Dobra. Weź tą pochodnię w łapę, człowieku. Tu niczego nie ma. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co tutaj się dzieje. Niby mam jakiś grobowiec, do którego niestety... Znaczy, grobowiec. Coś tu jeszcze mamy. Cholera. Co tutaj mamy niby zrobić? Jak ja mam to niby zbadać? Przecież tutaj niczego nie ma. Tam na górze coś jest? Chyba nie jednak. No trochę się zagubiłem w tym zadaniu, może znajdziemy jakieś inne przejście. Dobra, lecimy dalej. Pójdziemy sobie tu... A, nie, jednak nie. Tutaj. Aha, okej. Okay. Nie no, coś musi być tutaj, cholera jasna. Tylko ja muszę dowiedzieć się co... O co chodzi? No niby coś tutaj mamy, ale cholera jasna, wie co tutaj zrobić. Czy ja mam coś tutaj włożyć? Powiedzmy to? Chyba jednak nie. Nie o to chodziło. Czekajcie. Muszę to sprawdzić jeszcze raz. Ekwipunek z składnikami to nie. Tutaj ekwipunek z przedmiotami do użycia. Tutaj raczej też nie. Tak mi się wydaje. Ekwipunek. No i tutaj też niczego nie mam. Serce sierżanta. What the fuck? Dobra, nieważne, ludziska, wychodzimy stąd, bo naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Niby rozpieprzyłem wszystko, ale nie wiem, co dalej. Będę musiał sprawdzić w jakimś poradniku, o co chodzi dokładnie. Czekajcie, bo źle poszedłem jeszcze. Wychodzimy z tego... A tutaj co będzie? Czekajcie. Aha, nic, okej. Wiem, może sobie pójdziemy na arenę powalczyć. Bo trochę kasy by mi się przydało. Tam, wiadomo, nieźle płacą. Więc się tam udamy od razu. Czyli najpierw tutaj, tak? Czy nie? Tak? Nie, tutaj musimy iść, okej. Okay. No i pójdziemy sobie właśnie do tej cholernej areny powalczyć z tymi ludźmi. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś przeciwnik, z którym będzie to naprawdę niezłe wyzwanie, który mi dorówna, bo na razie to mieliśmy te walki bardzo, bardzo łatwe. O, właśnie! Tutaj będzie też handlarz, więc mu sprzedamy od razu kilka rzeczy. Bo trochę się tego nazbierało. Przed chwilą, zwłaszcza. Okej. I co my tutaj mamy? Co ty masz tutaj, kolego? Hełm zamknięty. No niby fajnie, ale... Ale mi to niepotrzebne. Oj. Ostrze egzekutora, ale zajebiste! Ale który to jest dwuręczne czy jednoręczne? Chyba dwuręczne jednak. Brakuje mi 25 poziom, czyli jeszcze jeden poziom i jeszcze kolejny. Kurde, szkoda. Ale wygląda zajebiście. Chyba sobie go kupię nawet od razu.
Bierzemy! Co tam? Ładnie wygląda, bierzemy. No i ładne obrażenia ma w sumie. To też trzeba przyznać. Ja pierdzielę, co to są w ogóle za ten... za topory? Widzicie jakie obrażenia? Hmm... 26 poziom, a fakajcie się wszyscy. Bo mi się chce czekać do 26 poziomu. Dobra, nieważne. Sprzedamy te rupiecie, które mamy. To na pewno. Też. Te pierścienie też, bo to mi się kompletnie nie przyda. W ogóle nie wiem po co, to tego w ogóle chyba nawet używać nie można. Okej. Hełm ten sprzedamy. Okej. Płaszcz też. Skórzane hełmy też. Rękawice turniejowe zostawimy. Te kołczany też sprzedamy. I tak zwykły nie korzystam. Okej. Okay. Zwinne dłonie zostawimy. Tutaj tło. Trochę tego mam, więc zacznijmy od końca. To na pewno piorun zostawimy w razie czego. Młotek zostawimy, bo wiadomo, mamy do czynienia z jakimiś kamiennymi istotami. Jak z tamtymi posągami, co nie mieliśmy, nie mogliśmy ich pokonać. To jest to samo. Więc zniszczymy jedno. Tu też. Okej. Okay. No i chyba to wszystko na to wygląda. Dobra. Lecimy dalej na arenę. Tyrytytyty. Our friend Azar. Can't say the same for our brothers have retrieved the body. Hopefully our friends in the Mages Guild can help us find some answers. But that's not why I wanted to talk to you. The guild is always looking for skilled warriors, but it's rare to find one. Będę zaszczycony. Go introduce yourself to the other guild members. Vigorous has a. Okej, okay, porozmawiamy z kowalem. Okej, okay, tutaj tego kowala mamy. Welcome, baby brother. Forgive the lack of small talk, but I have a task for you, if you're interested. What's the task? Warriors such as myself are not very familiar with magic, which can be dangerous. I've been experimenting with forging slight traces of Verita into our weapons. A guild secret, of course. I was hoping you could test an axe I built with this process. Just tell me where to swing. Wonderful. Take her. Come see me later. Can it wait until later? Of course it can. Dobra, co my tutaj mamy za toporek? Jakiś toporek dostaliśmy, zajebiście. Ale gdzie my go mamy niby? To nie to. To nie to. Nadzieja Sulejmana. Ale to jest jakiś gówniany toporek, on nic w ogóle nie daje. Co to ma być? No dobra, niby go weźmiemy, zobaczymy o co dokładnie chodzi, ale no coś mi tutaj mam złe przeczucia co do tego toporka. Dobra, pogadam sobie z tym, z tym kolesiem. That axe, you carry it well. I wanted to talk to you about Azar's grandmother. She visited Azar at the guild just a few days before the incident. Meaning? I'm not quite sure, but this is only the first incident we've had happen. Meaning? This location was one of the first buildings in Hatman Dor, and the site of our first true victory against the necromancers. As much as we think of it as our home, it's easy to forget. You mentioned other strange occurrences. Equipment jumping off tables, armor and weapons coming to life. It's as if our home is trying to kill us. With Azar still recovering, I need someone to help me. What do you need from me? The axe you were given was designed to repel magic. Take it with you to the memorial hall beneath. Okej, te zadanie wydaje się być dosyć ciekawe. Musimy udać się do podziemi. Czekajcie, nie tutaj, tutaj. Tam, gdzie jest ta cholerna arena. Czyli jak widać, przy okazji będziemy mogli sobie troszkę powalczyć. Wow. Morsel, tell me something. Are you a god? No. Then you will die. I'd like to change my answer. Dobra, lecimy! Co tu się stało?
Wow! Ale co to ma być takie słabe? Co to ma być? Kurde, ja myślę, że to będzie coś mocniejszego. No ej, no bez jaj. No. Ging, no you. Okej. Wow, kolejna partia przeciwników. Na ciosa padł, ale zajebiście. Okej. Coś jeszcze? No, chodźcie. Aha. Czyli to już jest koniec, tak? Dobra, nieważne. Mam jakąś kaplicę, nie wiem co mi w ogóle to dało. Lecimy teraz pogadać z tym kolesiem, powiedzieć mu, że zadanie zostało niby wykonane. Chociaż niby, nie do końca, bo nie zabiliśmy tego czegoś. How'd she do? The weapon is well crafted, but not enough to kill it. It recognizes. That means I'll have to build something more powerful from scratch. Keep the one you. Thank you. I'll get back to work. Okay. Vigorous has already begun working on an improved weapon. Let's hope the Veritar we need doesn't attract the attention of the. I haven't done very much. Fighting monsters in small spaces never becomes less dangerous. I'm just glad I could help. Any word from the Major's? Only that she was dead before you killed her the first time. We learned that Azar's grandmother came to live with them only a few months ago. We contacted an embalmer working in funeral home last... Meaning? That either she was being controlled by a powerful necromancer, or worse. All I know for certain is that the deaths here in the guild are connected to her visit. Have you told any of this to... I wouldn't know where to begin. His family has already suffered enough loss. I'll find a way to tell him. Thank you. There's little else to do until we have more answers.